Niedawno do użytku oddano wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 8 zrealizowane w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. A teraz rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu społecznego. Tym razem wiaty rowerowe staną przed Szkołą Podstawową numer 9. Tam powstaną trzy wiaty rowerowe, w tym jedna będzie zamykana, a oprócz tego trochę zieleni, trochę ławeczek, oczywiście kosza na śmieci, też taki zakątek, na którym będzie można po prostu usiąść i odpocząć. Zgodnie z projektem zostanie rozebrana dotychczasowa nawierzchnia z płyt betonowych, a w to miejsce ułożona nowa z kostki betonowej. Powstaną trzy wiaty rowerowe, łącznie na 72 rowery. Zakończenie prac zaplanowano na końcówkę sierpnia, tak żeby od nowego roku szkolnego dzieci mogły korzystać z obiektów. Cała wartość projektu to 181 tysięcy złotych.